Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle. A także Staszek, witam, dzień dobry. I zapraszamy, o kurcze, Korle Creeper, tak to się nazywało. Korle Creeper, tak właśnie. Korle Creeper, zapraszamy do gry Korle Creeper. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest i dlaczego to wygląda tak, jak wygląda, to pierwszy odcinek jest już na kanale u Staszka. A jeżeli ktoś wie, o co chodzi, dlaczego to tak wygląda, no to zaczynamy dalszą naszą zabawę w tej terrario-podobnej grze. Chociaż nie wiem, czy terrario, to ja tu widzę wiele tytułów. Nawet tu pointa bym pewnie wcisnął gdzieś, nie? Ja myślę, że tu sapera nawet trochę jest i pasjansa. No, o, będąc przy saperze, bo nie chciałem ci mówić już na twoim odcinku, ale mam też jedną taką bombeczkę i chcę zobaczyć na tym czymś do drilla, czy można to faktycznie tam użyć. Zobacz. Więc, tylko gdzie ja tę bombeczkę mam? Nie, to jest chleb? Plecaku. Czemu w ogóle mam taki ciemny chleb? Ciemny chleb? Dobra. A czekaj, czy to jest przypadkiem ciemny chleb shaming? Ciemny. Czy jak? No ciemny chleb shaming. Ja z shamingami to nie jestem aż tak na bieżąco, ale dobra, mam jakąś bombę i chyba ją tu użyję, chyba. No właśnie, chyba. Pytanie, czy będzie sukces, czy porażka. Jak to tu? Po co? To muszę przy tym, gdzieś, bo bezpośrednio na tym czymś dziwnym nie położę. I kładziesz na polu. Od razu wykopię trochę dziura, no. Położyłem, uciekam. O, a mam chyba trochę inną bombę niż ty miałeś. Ja mam jakąś dużą bombę, jakieś wielkie obrażenia tam wchodziły. No, co? Mnie aż tak wielkie nie. No niestety, nic A, czyli mam większe bomby niż ty, a widzisz? Mam coś lepsza większego. Lepsza grochowa, nie? Lepsza grochowa. No dobrze, czyli to miało być taki na początek mocne wejście. Bardzo mocne było. Już zaliczone, tak. Już zaliczone, ale mogę skillsy rozdać, bo rozdaj. Mam też te 3 punkty. O, meaning damage. No to co masz? O, a to można kilka meaning, na to wydać? Meaning damage? Damage, nie? Mogę rozwinąć. Co 5 punktów atrybutu masz 1 punkt skilla. A, to dopiero niżej zejdę, jak tutaj to uzupełnię na maksa, tak? Dobra. No to. Na to wygląda. Jakoś się zrobi. Dobra, a tu co jest? A, mniej jedzenia podczas biegania. Okej, to też jest całkiem spoko. A to jak się biega... Ale moment, to ja rozumiem, że ja biegam tutaj cały czas, no. Tak, stałe bieganie jest. Ja tu już... A teraz patrz, będąc przy jedzeniu i grochówce, może teraz ja będę miał większe bomby, bo chcę zjeść tę taką dziwną potrawkę z świecącego tulipana i ostrej papryczki. Dawaj. I zobaczymy. O, movement speed for minutę jeszcze będzie rozwinięte. Twoje uwaga. Bieganie? O wow, kurde, świecę się. Świecisz. No, chodź się pościgać, chodź się pościgać. No. No, ja mam większą bombę, ty szybciej biegasz, tak? No, to jest jakby dobrze, ale wracam w takim razie tam na północ. Wracaj. Rozumiem, że jakąś broń później dostaniemy, tak? Bo no tu tak. Coś wali ostro. Wali? Ja nie wiem, czy... No tak, startio. Może znalazł już jakiegoś... Dobra, to wchodzę tam. Najwyżej jak zginę, to warto zobaczyć, jak to wygląda, jakbym zginął, nie? Czy miecz mogłeś sobie zrobić? O, mamy, kurczę! Mamy surowiec na miecz. Jakiś? Tak. Znaczy, ty, powiem ci, że tu jest no, idę do taki ciebie. Nad ten. Nie, to możesz iść sam, bo ja idę do domu coś do jedzenia zrobić. Co jest nad co jest? Nad slime jest tam. Nad slime. A jest taki kolczaty slime? Bo kolczate slime są. A nie wiem, tak, no, pójdziesz tam, to zobaczysz. Idź zobaczyć tam. Dobra, to dobra. Wiecie, jak to wygląda. Zobaczyć. A zobacz, czy ze slime'u mogę zupkę zrobić. A, dobra, bo ja chciałem zobaczyć, co nie wyjdzie można. Z dwóch kwiatków. Ale bieda. Chodź, zobacz, jak nam Szybko. Rośnie. Patrz, jak nam Szybko konar kwiat. Rośnie. Tylko, żeby nie zapłonął. Zaraz zobaczę. Konary. Czekaj, bo ty tutaj... Co ty tu wrzuciłeś? Jakieś zupy grzybowe tu zostały. No a co? To żebyś miał jedzenie. No coś leci? No ja robię teraz tulipanowo-grzybową. Zobaczę, czy będzie lepsza. 20 dobra. Plus 4. No, a jak to daje? O! Ci powiem, że całkiem nieźle to wygląda. Sadź tulipany. Warto. Tak? Dobra. No. To ja sobie zrobię drugi garnek przy okazji. Czyli sama grzybowa jest taka dość biedna, bo grzybowa daje co daje. A 20 jedzenia i trochę życia przez 20 sekund. A nie, no to w sumie nie, to grzybowa chyba lepiej wychodzi, bo po prostu ta z tulipanów to dodaje jeszcze świecenie. Nie? No ogólnie to świecący kwiat, więc myślę, że to właśnie na tym to polega trochę, nie? No, ja też coś gotuję. Ja gotuję 2 tulipany, zobaczymy, czy to da super świecenie. A, o kurczę! Duży czas. A ja idę eksplorować... Plus moment, 4 glow. Nie widziałem jej wcześniej.
Plus 4 glow dostałem, o kurka. Co ty testowałeś w ogóle? Testowałeś grzyba i kwiat? Tak, tak. To ja przetestuję jagódkę i kwiat. I zobaczymy, co to da. Ty masz jakieś jagody? No, sam je zasadziłem. O kurczę. Ja tu farming, nie? Simulator. Tak. Wiesz, no póki teraz jest twój odcinek, to ja mam taki... Właśnie to jest piękne. Ty masz odcinek, więc ja mam taki kompletny chill, mogę sobie pobudować. O, to jest fajne w koopach, nie? Że tak się nie zwraca uwagi aż tak bardzo, jak się nie jest tym hostem czy prowadzącym. Jakiś kwiatek znalazłem. Nowy chyba. Nowy kwiatek? Nowy kwiatek. A nie chcesz zobaczyć, co to się tam tak trzęsie? No, jestem ciekawy w sumie. Zabić? Jestem ciekawy. No to wiesz, to możesz tam iść. Tam, ja cię nie bronię. No zaraz pójdziemy razem, tylko może, wiesz co, to ja zrobię spróbuję sobie na początku broń. Spróbuję tam przyjrzeć z innej strony. No. Tam wiesz, tylko że to jest teren, gdzie jest dużo tych szlajmów. Ale szlajmy, na jak się zrobi copper ten, copper sword. Aha, nie mam copper barów tyle, chyba że jest w skrzyni. Dobra, widzę je z tej nie strony. Ma. No ci powiem, że fajnie by było mieć coś dystansowego, albo tę bombę, którą zużyłem na głupoty. Chociaż może się okazać, że ta wielka klucha, ona wcale nie jest taka silna, tylko trzeba ogarnąć, no, tylko nie kiedy bij, tam podejść, zaatakować, nie, bij, nie? Lepiej nie bić czymś drewnianym, bo to jest słabe, no im lepsza, wiadomo, większe obrażenia. O kurde, zrobiłem jakąś glowing berry pudding. O, glowing berry pudding. A ja dalej idę robić to, co lubię najbardziej, czyli eksplorację. O kurcze. Zbieraj surowce, bo potrzebujemy kurcze tego. Slingshota dorwałem. O! Czy ty mówisz, że to jest jakaś dystansowa broń? Nie wiem. Slingshot to jest proca przecież. Pokaż. Ty, tu faktycznie jakieś uderzenia są. Ty, no ale weź rozświetlaj drogę. Tak, to jest proca. O proca. Kurde. Jaki wielki szlam tu jest faktycznie. No. Jaki wielki skurczysyn. A ja mam proce. Procesor, chyba. Procesor, no. Jestem, siema. To tu znalazłem ciekawego. Proce, nie? Zbieram rzeczy, ale w ogóle widziałeś, jaka ładna miejscówka? I zastanawiam mnie, na ile ta eksploracja jest tu ograniczona, nie? Że... Jak można daleko iść? Tak, 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 tak. O, co, kopiesz? Nie. Bomb pepper seed. Ten świat się tak bez końca będzie tutaj tworzył, gdzieś generował, czy on już jest wygenerowany i w jakiś sposób zamknięty, na przykład lawą otoczony, nie? No to jest dobre do sprawdzenia, tak? Trzeba pójść na jakiś front. Uuu, ale się wbiłem w ślimy. Czekaj, tu ustawię to, żeby było. A pamiętaj, widać, że slimy atakują, tylko te takie kolczate slimy cię atakują same. Te można przytulić, tak? Tak, no chyba, że je bijesz, to a wtedy te, będą... Te też zaatakowały. Czekaj. Ale no, będą atakować, jak je atakujesz, no. No teraz mimo już ten. Pamiętaj, że tylko te biją, kolczate. Nie? Kolczate biją, są inaczej, przepraszam, agresywne są. O, teraz już wiem, tak, o co ci chodzi. Tak, już rozumiesz, tak, 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 już? No, idę zabrać więcej rzeczy. Jak tam się z nimi bawisz? Ja sobie poszedłem już od nich, co tam będę z nimi siedział. A. No ja zaraz procę może zobaczę, co a z nią ty tu poszedłeś, oczywiście nie zostawiasz pochodni. Idę za tobą może... i pochodnie rozstawiam. Uważaj, kolczate tam są. No właśnie, a ten kolczaty to jest właśnie bardziej niebezpieczne. To ja może, ale one też tak... Uważaj, bo to jest właśnie wejście do... No, no. Ja zobaczę, jak to z procą wygląda. Dobra, weź, bo ja nawet nie wiem, tutaj, jak wygląda proca też, więc dawaj. No widzisz, jakie rzeczy odkryłem. Strzelaj. I proca... A strzela jakimiś kamyczkami, czy? Ło! No. A czym strzela? No, chyba chyba, nie wiem, nic nie mamy, widzę, żeby kamienia tracił. No, czekaj, zobaczę na szlajmie, jak to... Uważaj, bo to jest atakujący szlajm. No. O, 51! O, jakie obrażenia to robi! No, widziałeś? I kto jest tutaj? Kto jest tutaj odważnym. Co? Mhm, odważny, odważnym, tak? Atakującym. Ale to ja mogę z dystansu spróbować tego wielkiego jakoś ubić może. To wiesz co, to zróbmy mi miecz, to pójdziemy na tego wielkiego. Zróbmy mówisz, mi idziemy tylko... na bossa? Czekaj, dobra, to świeci tu. Tylko potrzebujemy surowca, żeby móc to zrobić, więc... A co świeci? No świeci. No ja zwracam uwagę na surowce. A, że coś tam świeci, tak? Przecież. Ja też mogę świecić, jak sobie tu zjem, o, surowce. Bardzo. Surowce. Surowce dają też wełnę? Ha, 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 ha. Śmieszne! Powiem więcej, jesteś pewien? Że co? No, sure, nie? Owce. Sure. No ciekawe, czemu ty szybciej kopiesz ode mnie? To jest ciekawe, ja mam większy bo mining skill. Mam... A nie wiem, może a porównajmy ja sobie mining skille.
Porównajmy sobie, no jakiego masz? 11. A ja mam 16. Jo! To ile ty kopałeś? No widzisz, eksploracja. O kurde, jaka koparka. No dobrze. No. Dobrze, dobrze. Dobra, to co, idziesz robić ten miecz? Znaczy, no, nie wiem, czy mam tego wielkiego surowca tyle, no bo to wiesz, trochę potrzeba. A to ile zabrać tam trzeba na miecz Zeldy? Kurczę. No, z 6 koperbarów, jeśli dobrze pamiętam, więc... Ja już tu mam, zobacz, strategię. Podchodzę, biję. Nie chcesz Kilofem w takim razie tam walczyć? To Kilof trochę byłoby słaby jest. Nie? Ja tu podchodzę, wiesz, tak... Kill tyczko... off, o, nie? Kill off, no. O, tu i... Patrz, ile tego tu było. No, a ty później się dziwisz, skąd ja zbieram takie rzeczy. A tu jeszcze idź robić mieczyk, a ja będę nad swoim pracował, żeby... Ty masz proce. Mining skillem. Ty masz proce. No. Ty masz proce. Dodatkowe ścieżki i... jeszcze robię. Co? Dodatkowe ścieżki? Aha, ścieżki, dodatkowe do ścieżki. Przejścia, nie? Taki sposób ścieżki. Myślałem, że jakieś inne ścieżki dziwne sobie myśliłeś. Kurde. A ciekawe, czy jak wrzucę sobie tak i... Można szybko rozstawiać, że jak wiesz, jak z tym rozstawisz, weźmiesz sobie pochodnie na chwilę, żeby rozświetlić sobie trasę, to możesz też w ten sposób szybko wziąć pochodnie, żeby ją ustawić, nie? Nie rozumiem. Nie musisz się przełączać w ekwipunku, nie musisz się przełączać na pochodnie, żeby móc je rozstawiać, nie? Tylko z tą lewą gałką działa też. Okej, ja rozumiem, co ci chodzi. Znalazłem miejsce, gdzie zdobyłem 20 sztuk żelaza. Nie żelaza, tylko... No wiesz czego. Miedzi. 20 sztuk w jednym miejscu. To tak, ty chyba też na to coś takiego trafiłeś wtedy, co tak się... A to tak, gdzieś przyszedłeś na początku. Kurde. Ile ja mam tego w tej chwili? No trochę mam, 13 sztuk. A no to damy radę zrobić nawet dwa miecze. Chociaż po co ten miecz, jakoś... skoro masz proce? Moment, tu nas nie było, a taki otwarty teren? Lubię to. No wiesz, mój gen eksploracji jest tutaj tak zachwycony tym, co... No mam nadzieję. Się spotyka. O! Zdobyłem Ring of Stone. Z kamienia wypadł tak po prostu. Ring of Stone. Co to takiego? I do czego to służy, no? Plus 14 mining damage! Nie, i co, teraz ty będziesz szybciej bił? Jo, ale będę bił. A to wiesz co, jak się jeszcze znajdzie Ring of Rock? Jest Ring of Rock i Ring of Stone, jest jeszcze set i daje plus 49 mining damage. A ja za to mam... Różnicę? Ja mam torebkę, tak, ty chyba dorwałeś. A torebkę, tak? Gdzie można dać? Masz damską torebkę? Chyba. No jest tam slot w ogóle na torebki, co ciekawe. No. Mam torebkę. Masz torebkę ładną. Mhm. Przyszedłem do domu i od razu na mój widok wyrosły te roślinki. To jest właśnie. Wiedzą, tatuś przyszedł, to już, kurczę, tutaj rosną. Podlewać, a właśnie, podlewać ich nie trzeba, tak? Jak to w innych grach. Trzeba. Każdym razem trzeba podlać, no. A to czym podlewasz? Sikam na nie. O, mam paprykę chyba znowu. Konewkę mam przecież, no chłopcze. No to nie wiem, ja nie robiłem sobie konewki, nie? Chcesz, mogę ci dać konewkę, nie potrzeba, no chyba dwie konewki chyba nie są potrzebne. Mogę ci dać konewkę, zobaczysz sobie. O, jak ładnie nam te rosną też. No, widziałeś w ogóle, jak ładnie rosną nam te? te, no. Te. Te? Tam te ładnie nam rosną, no, te. Tak, tam korzenie. No słyszałem, 11, nie? 11? Korzeń. Korzeń 11. Chyba to zbyt głębokie, żebym zrozumiał. O, new talent. Kurczę, ale znalazłem fajną miejscówkę, tylko mi się tu kilo kończy, bo nie trzeba kopać za dużo. Okej. A jest co chwilę jakieś nagrody są do zdobycia. Skrzynki, nie skrzynki. No, trochę się tego tam sypie widocznie. Lubię takie miejsca, nie? Że to właśnie te wspomnienia z Wigglesów wracają. Czy Wigglesów? Nie, Wiggles. Wiggles. Wiggles to tak, wiesz, gibaczki. Gibaczki, no, że tak kopałeś i nagle, o cyk, coś fajnego wpadło, i tu coś fajnego wpadło, i tu coś fajnego, no i to tak samo, nie? Okej. Wierzę ci. No. No ale to tak samo jest w Terrarii, czy na pewno w Minecrafcie, czy tego typu grach po prostu, no idziesz i nagle coś znajdujesz. No to ja właśnie, ja wiele
razy mówiłem to, że w Minecrafcie to ja uwielbiałem bieganie za diamentami i mi całą przygodę zepsuł admin serwera po tym, jak się okazało, że możesz sobie wklepać w kodzie ile chcesz tych rzeczy, jak potrzebujesz, nie? I ja się cieszyłem, że jestem najbogatszy na serwerze, bo spędziłem dużo czasu na wydobyciu diamentów, po czym się okazało, że admin sobie wklepał coś tam w konsoli, jakiś kod czy coś i nagle te moje diamenty to nic nie warte. Te dni, które spędziłem na ich wydobyciu, to jest... Dlatego Kiszka. Nie ma sensu grać w Minecrafta, no bo tam są same takie dziwne rzeczy, no. No. Jak tam kwestia twojego miecza wygląda? Robię sobie sztabki. Tak wygląda. A, już mam 10 sztabek. Chociaż to tam przetworzy. Także już coraz bliżej. I co, myślisz, że idziemy na tego typa? Ja wiem, póki mam proce i działa, to jestem chętny. Okej, okay. Ja sobie zrobię też, wiesz co, small lantern, żeby też świecić ładnie. Mam talent point w craftingu, a widzisz? Takich rzeczy nie będziesz miał za bardzo, za szybko, nie? No jak ty to tam wszystko sobie przypiszesz, to... O, a tu co? A, przejść. Latareczka. O, świetnie. A co daje w ogóle punkt w craftingu dodatkowy? 6% szansy na to, żeby zdobyć dodatkowy przedmiot, kiedy craftujesz. Aha, ale tylko ściany, podłogi, mosty. Kiedy wbijamy do tych takich, tych wejść? No właśnie, nie wiem, o co tam chodzi, ale jak widzisz, to jakieś, trzeba jakieś znaleźć jakieś symbole. Może jakieś specjalne kamienie trzeba znaleźć? A może jak pokonamy takiego wielkiego, to wiesz. No może, tam coś z niego wyleci, coś ciekawego. Mówisz, że jakoś można jedną rzecz podnieść. Jak duszę ten przycisk lewy, to mi podnosi połowę ze staka. No widzisz, no to jest, prawy jest na jedną sztukę, a lewy widoczny na pół staka. Dobra. Chodź, zobacz, jak korzonki nam ładnie wyrosły. Czekaj, korzonki, brzonki. No, korzonki są spoko. Idę zobaczyć, tylko tak, wywalę i rzeczywiście to będzie na jedno? Rzeczywiście na jedno, dobra, działa. Wiesz? Dobra, mam jedzenie gotowe. Tu, okej. Okay. Masz jakieś jedzenie, żeby sobie wziąć? Czy to będziesz z daleka strzelał, to tak easy. Coś tam mam, ale powoli głodny się robię, faktycznie. No to mogę dać ci, dam ci dwie, chcesz dwie żelatynki? Tu jest studnia, nie, dziękuję. Tulip. Dałem ci. Bomb pepper seed, patrz, mam nawet na papryczkę. No i super. Nasionka. No to tutaj masz. Tutaj możesz zasiać, no. Już jest nawet podlane, więc od razu nie musisz podlewać. Mam czapkę wieśniaka. Co? Gdzie jest? Chcę czapkę wieśniaka, teraz zauważyłem. Ale znalazłeś? Będę miał +2 do armoru, no. O kurde. Dawaj. I... cyk. Wyglądasz gorzej. No o to chodziło, nie? A chodź w ogóle jeszcze na chwilę tu, bo nie wiem, czy kiedykolwiek korzystałeś z kowadła, a zobacz sobie, co tam można zrobić z kowadła. O, jeszcze lepsza czapka. No. Kurczę, więcej życia i 3 armor, to jest lepsze niż czapka wieśniaka, a z drewna to nie jest taka droga cena. A to sobie zrobię ubranko, nie? No a z czego sobie zrobisz ubranko? Z copper barów też ładne rzeczy można zrobić. Nie no, drewniane sobie zrobiłem. A, wszystko, drewniane sobie robisz. Ja widzisz, ja właśnie gacie zrobiłem, więc wykorzystuję nasze surowce, ale jak mam iść na front, ale to trochę jak w Valheimie czuję, że niby ja mówię, że idę na front, a ty będziesz i tak bił z bliska pewnie, jak znam życie. Tak, dobra, ja mam trochę armoru. Można zobaczyć w ogóle podsumowanie skillsów, gdybyś chciał zobaczyć. Tak, włączysz sobie ten swój widok i klikniesz takie Wi-Fi, symbol taki trochę Wi-Fi. A to gdzieś widziałem, tak. To możesz zobaczyć wszystkie statystyki swoje. Czekaj, headberry z papryką przerobię. A ty znowu część tutaj zawaliłeś. No co to będzie? Co to będzie? Ale powiem ci, że to tak trochę jak w tym, w Zeldzie to gotowanie, że co wyjdzie z tej potrawki, nie? Takie... Jesteś zajarany tym, co wyjdzie? No. Movement speed 21% na minutę i max health 25%. Okay. To może ty potrzebujesz tego? Ja mam tortilkę? Zrobiłem sobie coś, co daje mi więcej HP. Chodź, idziemy ile na tego masz, Stefana. A ile więcej HP ci daje? Ja zrobiłem sobie Hearty Berry Pudding i daje mi 25 max health i 19 food. Na 5 minut? A to jest tak samo, tylko to jeszcze movement speed dochodzi. Czyli jeżeli dodajesz składnik typu Glow Tulip, ten tulipan świecący, no to daje ci ten dodatkowy efekt, no. To co, idziemy walczyć, tak? Tak, idziemy walczyć. Co ty masz w ręku? Frytki? No, tortilkę. Ja już chapię. To żreją już. Cyk, cyk. Też schapałem i można... Ty, ale za każdym razem jak żresz, to masz jeszcze więcej HP. O kurde. Że to się sumuje? Chyba trochę się sumowało. Dobra, ja mam mieczyk. Gdzie jest ten glut?
Znaczy kwestia jest też tego, że jak jesteś najedzony tak dość dobrze, to tam też wiem, że to jakiś bonus ci daje, nie? Że tu jest ten glut, okej, okay, dobra, ej cyk! O! Uważaj! Tam, masz już przygotowaną tę swoją? O. A to już! Co to się rusza! O Jezu! To się rusza! Jak? Nie, ten świat! Nie, co żeś zrobił? Co z naszą bazą? Na szczęście... Żyjemy? Tak. Agro odpuścił. O Jezu. Paczek odpuścił sobie tutaj ten. Chłop. Ale wiesz, jak on robi? Czyści teren? No. No widzisz, chciałeś gościa, co nam bazę oczyści. Ty, ja chciałem go z bliska być w życiu. Człowiek, co z tymi życiami teraz, co zrobiłeś? Nie wiem. Trochę boję się go bić, to trzeba jakąś arenę zrobić chyba, żeby w ogóle, żeby też widzieć, co tu się dzieje. Ja nie wiem, ile życia mu zostało po tym ataku. Znowu leci za mną! O, widziałeś, dużo życia mu zostało, czy nie? Cyk, cyk. Żyjesz? Tak, ale ledwo. Ledwo żyje. Kurczę, nie, jemu to tam ledwo. Kawałek paska tylko zjechał. Chyba to nie ma sensu. To. Chyba potrzebujemy jednak to... czegoś na zdalne ataki. O, człowieku. Jakieś bomby jeszcze do tego, nie? By się przydały. Właśnie. O kurcze, no to trochę za szybko się chyba zabraliśmy się. Niego, powalczyliśmy. Ale zobacz, jak ładnie przejście nam to oczyściło. Tak, rzeczywiście. Najlepsze można by jest to, że ja miałem taki plan, wiesz, w korytarzu będę stał i go tam atakował, nie? Gdzieś tam. A on niszczy korytarze. Dirtem zabuduje, nie? Żeby mnie tu nie wszedł do mnie, a tu się okazuje, że sorry, ale to nie tak działa. No dobra, to ja w takim razie wracam na południe. Wracaj na dalej południe. Skarbów. A ja muszę coś zjeść, bo kurde, ledwo żyję. A z tym zdrowiem dobrze tutaj... i tak, że odpuścił sobie na tyle, żeby do bazy do nas nie wbijać. Nie? No całe szczęście. Znaczy, to no właśnie, bo mógł biec do końca. Załatwić ci ogródek, no. Mógł biec do końca. Ty wrzuciłeś te? Zrobił przejście na ogródek. Ty tu i nawrzucałeś tyle tych, kurcze, rzeczy. A właśnie, te bym mógł sztabki brązu tam powrzucać. A, no to... Mieć, czy co to tam było. To powrzucaj. Topienia, cyk, cyk. Później będziemy pewnie pluć na mieć, ale póki co jest... Pluć na mieć, no bo już... O, takie podrzędne, takie dziadostwo, no, to niepotrzebne. No, po co ci mieć, no. Glow tulip. To tutaj zrobimy glow tulip. Tu pepper bomb. Znaczy właśnie to jest jakaś papryczka, ale ona nie służy w sumie do... Kurcze... Wybuchów? Do wybuchów, no. No nie, ona do jedzenia, że tam dodaje ostrości, nie? No właśnie. A ta ostrość na jaką statystykę wpływa? Ostrość? A w sumie nie zwróciłem uwagi, ale może na życie? Nie wiem. Na życie to te jagódki wpływają, bo to zauważyłem, że na życie. Zwiększają poziom życia. Twój poziom życia wzrasta. Ciekawy tylko, czy jak na przykład ten wielki blob, czy jak go tam nazwać, by wskoczył szlam. Na szlam, o, to jest dobre określenie. Ten wielki szlam jakby wskoczył na surowce, to czy byśmy tym samym dostali te surowce, czy one przepadają, nie? Bardzo dobre pytanie. Że później moglibyśmy sobie to zebrać, czy znaczy, jednak sorry, widziałem, ale... że jak on wskakiwał na pochodnie, to pochodnie po prostu leżały na ziemi, więc zakładam, że on po prostu potrafi to zniszczyć. No tak, ale czy wydobyć? Bo może to jest fajny sposób na szybkie wydobycie na przykład miedzi, nie? No ale to wiesz, to trochę ryzykowne mimo wszystko. Tak na głębokim ryzyku. Takie ty jesteś ten na pierwszej linii, nie? A, no tak. Ja szukam tu łuków, innych rzeczy. O! Wow! Jakiś robal mnie goni. Robal? To coś nowego? No! O, robal. Padł. Ale nic nie wypadło z robaka. Myślę, że im dalej będziemy się zapuszczać, tym po prostu będą trudniejsze rzeczy do... Taki, wiesz, taki robak wypadł jak z tego, jak... Z Grounded? Nie, jak z... O, kolejny mnie goni, jak z... No... Króla Lwa. Z Króla Lwa? No jak tam Simba wcinał te robale. A, taki! Okej. Taki robal, no. Taki, czyli taki długi! No, taki biały, gruby, soczysty, nie? Dalej mówimy o robakach? Dalej mówimy o robakach. Wolałem się upewnić. New point. Dobra, jest jakiś skarb? Jest skarb. Znaczy, bo w ogóle chyba trafiłem na taki robaczywy biom, nie? Ja to tak teraz widzę. Robaczywy biom? Robaczywy biom, no.
Ale to dobrze, może znajdę jakieś nowe rzeczy. Wiem, czego tej grze żelazo potrzeba. Czy coś. Czego? Potrzeba włączanie i wyłączanie widoczności twarzy i głowy. Twarzy. No jak masz hełm na głowie, to nie widzisz twarzy, nie? A! I wyglądam jak taki po prostu Puszkin. No nie wiem, czy mi potrzebne to do czegoś? Nie wiem, czy potrzebne. Mi brakuje takiego trochę wychylenia widoku prawo-lewo, że... Nie cały czas w centrum, tylko możesz sobie tak, no właśnie, podejrzeć, co się tam dzieje z drugiej strony. No. Wygodnicki, kolega! Dobra, tu nic nie ma. To idę na ryzyko, dorobali. Może mają jakieś skarby. Oho. Powodzenia. Mówisz? Nie, wiesz, ja mam co robić, nie? Jak ty tam siedzisz. Ja mam co robić. Ale... Uuu, duży robal! Joka gruba! Zżera to... Co zżera? Te! Pochodnie! Pochodnie zżera? Pochodnie Robal? Zżera, no! No! A w Terrarii też czasem nie było czegoś takiego, że tam psuł nasze struktury? Tam jakiś potwór? Odejdź ode mnie! Oho. Ile to jeszcze ma życia? Dobra, zginęło i co z tego wypadło? Co? I co takie wypadło? Tam... Blobek taki. Taki jak z blobów. Tyle, tak żeś tam robali... naprzeżywał się. No. Tak wielki robal, a tak marne rzeczy nam tu dał? Ale że mogą niszczyć pochodnie łobuzy, to jest przerażające. No może lubią ogień. Pochodnie. Może trzeba inaczej z nimi walczyć w takim wypadku. Jak chciał mnie użreć. Przydałby mi się miecz może, bo tak w sumie... Masz protkę. Ała, ale jak to bije? Okay. No to trzeba uważać. O, larva meat. Grounded. Why? Larva meat. No tak zabrzmiało grounded, nie sądzisz? Może troszkę. Kiedy grounded tam ma w końcu coś? A no właśnie, no czekamy cały czas. No z chęcią byśmy, kurde, pograli w to znowu. Znaczy ja bym z chęcią. Larva meaty i inne takie. No grounded mi się też podobało. Podejścia do takich gier. Nie no, to Grounded to było bardzo przyjazne, miłe. Tak, mówisz? Nie? O! Kurczę, a wrócisz, coś mi... Wrócisz do domu, to się zdziwisz. Może. Wrócisz do domu, to się zdziwisz. To ja idę dalej eksplorować swój wschód w takim wypadku. A nie, miałem zjeść coś. Jakiegoś dach mnie by się jakiś przydał. Kusi, żeby wejść do szlajmów. A bij szlajmy. Aby... No one... Szlajmy potrafią mieć skarby. Znaczy... No właśnie, chciałem mówić, że pilnują jakieś skrzynki. Trochę kusi, żeby je tu zaatakować. Skrzynki? I tę skrzynkę. No, skrzynkę mają jakąś. Okej. Okay. Zresztą jakbym zniszczył tego... Dobra, nic ciekawego nie było. W tej skrzynce, ale może w tej będzie coś lepszego. Kurczę, proces fajna. Mam nadzieję, że ją idzie później naprawić. Albo ulepszyć też. A proces też się psuje? No. Okej. Okay. No kurczę, ale te z kolcami szlajmy, to one takie odporniejsze są, ci powiem. No, waleczne szlajmy, nie? No. O, trafiłem na... Tylko cały czas trafiam na miedź. A gdzie jest teraz? Potrzebujemy... Kurczę, tin. Co to było tin? Próbuję sobie przypomnieć. Tin ore. No to też nie Cyna? Było jakieś właśnie... Cyna chyba, nie? Możliwe. Cyny ale... Games, no to musi paść, tak? No bingo, prawda? Są rzeczy, które paść muszą. Cyny Games. Wiesz ile ja szlajmów załatwiłem? Ojojojojoj, atakuję! Aha. Ale szlajmy są proste. No, szczególnie z pracą, nie? No to już w ogóle. O, a to był jakiś duży szlajm. Mam nadzieję, że z tych ich mazi idzie coś fajnego zrobić później. A nie wiem. Znaczy, na pewno to służyło do tej latarenki. To widziałem, że szlajm jest potrzebny, ale nie wiem, czy coś więcej. Dużo tego tu chodzi. Dobra, jak coś to papryczka przyspiesza po prostu ruszanie się, chodzenie. Myślę, że to jest ta statystyka. Bo tego nie widziałem wcześniej. Pytanie, czy to dobre, czy nie, nie? No, też szybko sobie chodzę. Aha! Czyli jak chcemy mieć coś, co regeneruje zdrowie, to faktycznie lepiej jakieś takie użyć tej jagódki, bo to ona regeneruje zdrowie. Bo teraz się okazało, że bez tego to mi nie chce regenerować zdrowia.
A sobie zjadłem coś innego. Ale też grzybki na pewno regenerują. Drzewko się rozrasta. Nie wiadomo na co iść. Czy lepsza widoczność surowców? Nie? Bo tak się zastanawiam, te skillsy, jak się później drzewka rozchodzą prawo-lewo. A tak, co to warto rozwijać. Się okaże, jak zdobędziemy tyle punktów, ile trzeba. Jak my właśnie wyglądamy z surowcami innymi niż... Ja wyglądam ładnie. Nie wiem jak też ty. Mam jednego tinka. Jednego tinka mam. Właśnie teraz to trzeba by pozdobywać te cyny, ale kurczę, ona jest gdzieś daleko, myślę, w takim wypadku. Czasem się trafia chyba w skrzynkach, no ale to nie robota, nie tyle. Pytanie brzmi, na ile gra jest rozwinięta, na ile daje nam możliwości tak, na razie. No właśnie, żeby się nie okazało, że to co tu widzimy, to już koniec właśnie widzimy większość. Tak. Zawartości jednego bossa, no bo to tak, że wypadało. My chyba nie wspomnieliśmy, że to early access, czy wspomnieliśmy? Ale to widać na początku, jak się odpala grę, nie? Przez całą grę widać, ja to cały czas widzę w górnym rogu. A, no właśnie. Przecież to stąd to. Ciężko to przegapić, nie? Myślę, że takie rzeczy to dość były na tyle oczywiste, że nie musimy o tym mówić, ale... Ale early access, warto mieć na uwadze. A ty robisz jakieś... O, tak! O. Czy ty robisz jakieś, na przykład, akcje typu... Idę cały czas w lewo i się kopię, czy ty po prostu podróżujesz jakoś? Nie, ja tak jakoś? Patrzę, są ciekawe miejsca, to zaglądam, co tu mają, nie? Aktualnie niszczę taką barzę... Slajmową. Barzę slajmową i patrzę, co z tego można wyciągnąć jeszcze, nie? No ja właśnie trafiłem też na jakieś miejsce. O, piasek. Jak tam widziałem trochę po screenach, to naprawdę sporo rzeczy jest przewidziane w tej grze. Nie wiem, ile jest już faktycznie zaimplementowane, ale pomysły są. Sporo rzeczy na przyszłość, tak? No. Znaczy ja już jestem zadowolony, że mam broń dystansową. No przydaje się chyba. Mi nie trzeba. Przydaje tak, się. Tak, no. Przyznaję, że tak. Ja mam mieczyk i tak w sumie jestem w pół zadowolony na razie z tego miecza. Póki nie można nim rzucać, to... Rzucać mieczem? No, chciałem, że zaraz powiesz rzucać toporem i zaraz tu... A, no właśnie, chciałem powiedzieć, że jakieś... Było rzucanie bronią. Tak. Może do God of War'a będziesz nawiązywał. O! Nie. Nie zgadniesz, co mi wleciało do ręki. Zginąłeś. Nie. Dostałem slingshota. O! Proszę bardzo, ja też, Stasek też już strzela z odległości. Wiesz, to możemy zaraz podmienić, bo mój się już powoli wyczerpuje, nie? Dobra. Jesteś taki sprytny. Okay, kurczę, no to dostałem, to jest też przestrzeń, tylko trzeba ją oczyścić, nie? Przestrzeń. Ale to dobrze. Przestrzeń. Wkręciłem się w eksplorację, póki mam proce, to kręcaj, mogę dobiegać. Się. Kręcaj się, bo przyda się. O, skończyły mi się. A, ja tam nawalam. Z miecza można w ogóle trzy razy uderzyć slajma i nadal nie jest w stanie nawet pierdnąć i już nie żyje, więc miecz. No właśnie, powiem ci, że na te nieagresywne to trochę szkoda, że nie mam miecza, bo byłoby pewnie szybciej i łatwiej. No jest to całkiem wygodne. Kilofem można pewnie je bić. Kilofem też można, no wiesz, no możesz. Znaczy to tam mało obrażeń zadaje, nie? Mhm. No mieczek to na trzy hity takiego slajma. Ładnie, zdejmuje. Proca podobnie działa, nie? Shit. Zapatrzyłem się, a tam atakująca. Myślę, że robal. Wow! Slime. No. Kurczę, no bo tutaj też jest tego sporo, nie? Dobra. Slime. Jeszcze na parę procy mi starczy, a później będę musiał wracać do domu i naprawiać proce. No. O ile się da. Tak jak procka musisz czasami zepsuła naprawić. Zepsuła się! Ty! No, najgorzej. Właśnie, ty masz już doświadczenie z naprawiania procka. Nie, czy co to tam naprawiałeś? Płytę główną. A, to no. Dobra. Chciałem powiedzieć właśnie. Mam nadzieję, że je wybiłem. Gemstone dostałem. Właśnie... Ała. Skończyły mi się tutaj zabawki. Oj. Jok! Ten slime jak uderzy! Joki skurczysty! No, to trochę bierze życia, nie? Oja! To życie naprawdę bardzo... Ale ja mam jeszcze taki armor, pełen set. I dalej tak mi zdejmuje życie? Potężnie biją te skubańce. No. Kurczę, ale to jest takie miejsce do eksploracji, a... Zapamiętaj sobie, nie mam gdzie już jest. A to tak, zaraz będę się przebijał do bazy. Ale wiesz co, powiem ci, że chyba każdy surowiec trochę inaczej się świeci tu w okolicy, nie? Że ma taki... No ryby też inaczej się świecą. No. W sumie te gniazda slajmów swego blasku też są spoko, bo czasami wypluwają jakieś rzeczy. Oj! Żyje? Żyje? Spoko.
spoko gniazdo, tak? Tak. Najgorsze, że Kirov mi się zepsuł, jestem jeszcze głęboko pod ziemią. Znaczy, głęboko pod ziemią, no jakby całą grę jesteśmy znaczy, no, cały pod czas. Ziemią. No, ale daleko od bazy, to miałem na myśli. No, też mam. Ale dalej. Powoli się będę przebijał tam gdzieś do nas. O, jakieś strony. Grzyby w końcu. Właśnie, jakoś tak... Powiem ci, że z tych wszystkich rzeczy ostatnio nie widzę... grzybów. Nie widzę grzybów, no. Dawno grzyba nie widziałem. Oprócz no, ale to się zrobiło teraz tak... Tak minecraftowo. Chodzę i tylko klocki rozbijam, zbieram, nie? To tak... No. Ten typ gry, więc myślę, że tutaj jakby ci, którzy lubią te takie klimaty, to się na pewno odnajdą w tej grze. Którzy tęsknili za Minecraftem na kanale, nie? Bo no. Od tego zaczynaliśmy naszą na historię obu. YouTube'ową. Na obu. Przecież. Kurczę, skąd może ten Tinor znaleźć? No jakoś tak, nie widzę tego, tej cyny nie widzę na razie w ścianach, a jeżeli jest, to naprawdę, kurczę, skitrana głęboko. Mhm. O! Nowa rzecz, bomba! Nowa rzecz? Rybaje. Nowa rzecz. O! Kurde, i znowu miedź. Kurde. Ja tak jakbym się do domu zbliżał chyba, ja no też około. Wracam, bo jakoś jedzenia się przyda, trochę zdrowia. No. Szukam tutaj rzeczy. Może w innych biomach będzie to można znaleźć, nie? No tam mają w planach twórcy nowe biomy, nowych przeciwników, nowe przedmioty. Ale ciekawe, czy teraz nie ma nawet jakiejś większej liczby biomów. Może. Ciężko powiedzieć w sumie. Dobra. Jest? Nie, jeszcze nie ma. Prawie wejście do domu, jest. No to dobra. O, jakie szlamy, jak się tu rozrzuciły. W drodze do domu mi się szlamy właśnie rozrzuciły. Ciekawe, czy one się jakoś tam tworzą. Tak. Znaczy, one się regenerują, jak zostawiasz ten szlam na podłodze pewnie. A możesz go wykopać w ogóle, by the way, łopatą? No to właśnie, o to nie pomyślałem. Teraz mnie naszło dopiero, że można by było go wykopać. No, można. Szkoda, że nie idzie ich jeść, nie? To byś chciał o, szlam jeść? Wiesz co? No. Ale znalazłem albo nowy biom, albo to, czego poszukiwałeś, bo... Cyna? Cyny Games? Nie wiem, takie świecące złoże czegoś. Zaraz zobaczę. Ale co inny to kolor jest. Chyba nowy biom. Znaczy to jest w ogóle nie wygląda jak surowiec. Może to jest miejsce do łowienia ryb. Bo takie rzeczy nie, też nie, tutaj nie, są. Nie, to jest... Nie. Skarbiec. Skarbiec? Skarbiec, ale... Co ty żeś znalazł tam? Co to jest? Skarbiec! Skarbiec znalazłem. Znaczy... Inne skrzynki po prostu, ale fajna rzecz, taki skarbiec. To można... To czekaj, to może z tego idzie... Fajny surowiec pozyskać. No cholera wie, ja na razie tu farmię. Dobra, co ja z tego skarbca tu wywaliłem? Mam dwa diamenty jakieś stare. Stary chleb. Ze skarbca? Ze skarbca. Części mechaniczne. O, części mechaniczne i takie niebieskie klejnoty to chyba coś jest istotnego chyba. Coś no ważnego. I teraz mam potężną bombę. No. Ale... Dobra, bombę. Idę do bazy trochę to porobić. Chodź, ja też jestem. Może te wiertła jakieś dałoby radę zrobić. A ja widzę jakiegoś fajnego glitcha chyba, bo jest pochodnia i ona nie generuje... Pochodnia, która światła. Nie generuje światła. Jak dziwna rzecz tu wyszła. To jest baza, nie, jest zobacz, baza. Ta pochodnia ci generuje światło? No. A u mnie nie. Widzę, ładne. Że nawet domek zrobiłeś, a jak pójdę spać, to rozumiem, życie dostaję, tak? Nie wiem. Chyba to jest opisane jako miejsce, że ktoś może tam sobie przyjść i sobie zająć to miejsce. Tyle się dowiedziałem. Czyli jak w Terrarii, tak? Że domek możesz mieć właśnie. Swój? No właśnie. O, skojarzyłaś Terrarię ładnie. No widzisz, no wiesz, tyle graliśmy w Terrarię, jak nie kojarzyć, nie? No. To robię trochę jedzenia z przyspieszaniem. Okej. Okay. Na szczęście idzie proce naprawić. Jestem szczęśliwy. No. Zdziwiłbym się, gdyby się nie dało, no. To wszystko możesz naprawiać. Ale rzeczywiście, fajne jest ten... Tutaj te Znaczy, jestem zachęcony do eksploracji tutaj, tak? Mhm. Czuję, że... Że spoko. No, powiem ci, mam tyle miedzi, że możesz sobie zrobić cały set miedziowy. Chcesz? Miedziany, przepraszam. Miedziany. Chcesz ulepszyć? Może być. Ile? Ja mam 40 miedzi przy sobie. O, kurde! Jezu. No, to ja mam też 40 przy sobie, no teraz. 38 dokładnie. Dobra,
Czekaj, ja tu mam jakieś serduszkowe bery. To zrobiłem sobie, rzeczywiście kebaba zrobiłem sobie. A to rozumiem, że tutaj odkrywamy wszystkie te przepisy, one się zapisują to, co zrobiliśmy, tak? Gdzieś w międzyczasie, że jak coś nowego, to tam wskoczy, to. Znaczy zapisuje, właśnie nie wiem, czy to się gdzieś zapisuje, czy się nie zapisuje. No jest, mamy taką książeczkę jak gdyby ze wszystkimi przepisami, które gdzieś tam się zrobiły. A właśnie, czy można tę książeczkę poczytać, można? O, można, można, o, faktycznie można, rzeczywiście. Okej. Okay. No na razie ja mam cztery spodniki. Mięcho. Fajnie, mięcho, bo to pokazuje zaraz, też... kolejne. Fajnie, bo pokazuje co z czym. Mięcho daje szansę na krytyki. Mięcho? O, faktycznie. Mięcho. Larwa mit. A, to jest nowy surowiec. No, dobra. No. Ale widzę też, że nie warto jeść... Jak masz coś, co regeneruje ci zdrowie, to nie warto tego używać raz za razem, tylko poczekać, aż jeden efekt spadnie, potem drugi dopiero, bo regeneracja zdrowia faktycznie tak, jest jakby trochę trwa. W jednym miejscu tylko. Dobra. No to... A, miałem podlecieć. Życie. Także nie wiem jeszcze, co będzie z tymi domkami w przyszłości, jakie tu nowe rzeczy będą, ale... Wygląda to tak. Czuję się też z tym jedzeniem jak w Valheimie, nie? Że gdzieś tam. Tak, też, a tam też eksperymentowałem. Najlepszych chyba, nie? przepisów, no. I teraz. A coś chciałem. A, zobaczyć, jak wygląda rozwój tej okolicy. Bo co, żebyśmy chcieli coś ogarnąć nowego, to raczej musimy znaleźć gdzieś tam. No, Tinor. Ile ci się Tinorów udało ci zdobyć? Chyba dwa mam. Dorzućmy może, bo wiesz co, bo tutaj... A co to jest? A nie, 9 mam. Bo zobacz, Tin Workbench w craftingu wymaga 15 tin barów. No to chyba jeszcze jeden odcinek będzie nam potrzebny. Ja mam 4 sztuki, teraz będzie 5, jak dorzuciłem tu. A potrzebuję 15. Jeszcze 9 wrzucam. 9? No, 9. Czekaj, 9. Idę szybko poszukać więcej. Znaczy, a mamy jeszcze czas? A faktycznie, zobacz, kiedy to zleciało, no! To teraz już... Ale to jest piękne, bo no. Ja wam zdradzę tutaj, Korle przed nagrywaniem wspólnym właśnie z Korle Creepera powiedział, kurczę, chciałbym, żeby ta gra była taka, że wejdziemy do niej i nagle już jest 15, a zawsze nagrywamy koło 11, nie? Zaczynamy się spotykać. I no i proszę bardzo, jest. Zobacz, jak ten czas przy tej grze potrafi szybko polecieć. Faktycznie, ja myślę, że jeszcze zrobię jedną rundkę tam na dół i tu wrócę i będziemy się żegnać, ale dobrze, że zwrócić uwagę, bo no dobrze, to trzeba tutaj faktycznie kończyć. Nie, no wkręciłem się. Przyznaję, że wkręciłem się. Cieszę się. To co, teraz gram... Jezu, jednego nam brakuje, jednej sztuki Tinbaru. No, a to gdzie znajdziemy pewnie u ciebie, no. Czyli idziemy ten? Dołączasz do mnie do Satisfactory? Czujesz się wkręcony w takie gry już? W takie? Nie wiem, ja tu nie widzę tego, co w Satisfactory, żeby tu jakieś porządki i ustawienie, tu jest wszystko, co potrzebne, to leży tam, gdzie jest potrzebne, a nie, że tutaj zaraz będzie, że o, tu zrobimy kuźnię, to będą narzędzia do wytwarzania, przetapiania i naprawy, tam robimy kuchnię, będzie skrzynka na jedzenie, będzie kociołek i tak dalej, póki co mi się podoba, nie? Okej. No dobra, ale to co, to widzimy się... Jutro, czy w najbliższym czasie u ciebie? To jutro. Zawsze harmonogram. Staszek-Igraszkowski.pl, harmonogram. Tak. I będzie wiadomo, kiedy. No myślę, że co najmniej jeszcze kilka odcinków tutaj zobaczymy, tak żeby znaleźć skarby, pokonać tego bossa. Myślę, że ten. No przede wszystkim zobaczyć, wykorzystać content, bo wiesz, jak zrobimy to ten coś tam, co tam jest z tej cyny, to pytanie, co to odblokuje nam, tak? Bo to też jest pytanie. Co nowego się odkryje dzięki temu? No ja zakładam, że do żelaza jeszcze tutaj jest zawartości i biomów, nie? No to żelaza jeszcze nawet nie mamy odkrytego. No. Chociaż, wiesz co? Widzę, że gdzieś tam. Daj w tym... No. Tutaj jak patrzę, to mamy co? A jest, dobra, czyli jest gdzieś tu żelazo. Bo widzę, że jest copper, tin i iron, czyli jest miedź, jest cyna i jest żelazo, czyli jest. Już dostępne, zaimplementowane żelazo chyba jest nawet. Tak, więc myślę, że i taki biom będzie. No co najmniej ten jeden boss, jak nie dwóch, nie? Więc no zobaczymy, albo trzech, co albo wyjdzie 5. z tego. Ale to już w kolejnych odcinkach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. I łupał z wami Staszek. Trzymajcie się. Hej, hej. Na raziszko.